Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W tym roku na Wielki Post proponuję nauki na temat zasad życia chrześcijanina. Będę się opierał w całości na tej małej książeczce świętego Alfonsa de Liguori, którą bardzo serdecznie polecam. I w ogóle polecam pisma tego świętego. Bardzo dobrze pisze, wiele treści bardzo prostych, takich praktycznych dla naszego życia. I ta książka też jest właśnie o praktycznym życiu chrześcijanina. To znaczy, co mamy czynić, byśmy żyli po katolicku, według zasad naszej wiary. Żeby było spójne to, co mówimy ustami, w credo, z tym, jak żyjemy. A więc nauki wielkopostne, począwszy od siody popielcowej, właśnie będą na ten temat. Wielki Post to jest taki szczególny czas. Wiemy dobrze, mamy postanowienia, ma to być czas umartwienia, pokuty nakładanej na siebie. Mamy poskromić ciało, a duch by wzrastał, byśmy wzrastali w cnotach. I dlatego proponuję mieć postanowienia na ten post. Myślę, że dobrym postanowieniem na ten czas, taki w dobie internetu, telewizji, jest, by sobie tego odmówić. Oczywiście nie mówię o koniecznym korzystaniu z tego medium, ale by wyłączyć to. I oczywiście w takim wypadku no, nikt nie będzie słuchał tych nauk, ale naprawdę powiem wam, się nie obrażę. Najlepiej jak pójdziecie do kościoła, wysłuchacie nauk rekolekcyjnych, pomodlicie się, weźmiecie dobrą lekturę, poczytacie, a z przestrzeni internetu naprawdę można zrezygnować. Ale jeśli już ktoś w niej będzie, no to oczywiście zachęcam do wysłuchania tych nauk, inaczej by ich nie nagrywał. Także do usłyszenia w kolejnych naukach. Pamiętajcie o już teraz dobrym przygotowaniu się do Wielkiego Postu. Trwamy w przedpościu, a więc już teraz pomyśl o tym, jakie będziesz miał postanowienie, żeby od siody popielcowej konkretnie zacząć pracę duchową. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.